Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny filmik na temat karty pamięci SanDiska 2 GB microSD, która została uszkodzona. Jak ją uszkodziłem? No niestety pękła mi na pół. Już jest po prostu do wyrzucenia, więc troszeczkę się pobawimy na niej. Chodzi mi o to, że zeskrobiemy po drugiej stronie tutaj tą jakby powłokę, żeby dostać się bardziej do tych ścieżek, co są pod spodem. No i zobaczymy, jak taka karta wygląda. Oczywiście schematy takiej karty microSD są bez problemów w internecie, co do czego, jaki pin służy i tak dalej, także być może podlinkuję do filmiku takie informacje dla ciekawskich. I co się dzieje z tą kartą teraz po włożeniu, skoro ona już jest, jak widać tutaj, mocno pęknięta na pół. Wyobraźcie sobie, że wykrywa 30 MB tylko. I nic się z tym dyskiem nie da zrobić. Nie da się tam zapisać żadnego pliku. Wyskakuje tylko, że jest dysk dostępny 30 MB. Nie da się sformatować, bo Windows przy próbie formatowania karty krzyczy, że nie może jej sformatować. Także lecimy z rozwaleniem tej karty do końca już. Ale jestem jeszcze ciekawy, jaki tu jest napis w ogóle, bardzo niedostępny. Chciałbym odczytać te informacje, które są tutaj. Bo to jest jakiś taki numer, on jest totalnie mały. Próbuję go jakoś ustawić tak, żeby światło padało, ale widzę, że nie da się za bardzo tego numeru jakoś tak ustawić, żeby pokazał nam się ten napis w celu identyfikacji tego. Chyba, że jakoś oświetlenia bym się pobawił. No nie, no dobra, okej, okay, no nie da się za bardzo. Jedynie mogę próbować w ten sposób. A to też będzie ciężko. Lub mógłbym użyć magicznego sposobu. Zobaczę, czy to mi wyjdzie. To teraz będzie taka prowizorka. Czy białym markerem, jakbym tutaj pisakiem, znaczy się, pomalował ten napis, czy on mi wyjdzie. Zaraz zobaczymy. No i teraz co musiałbym zrobić? Musiałbym na pewno usunąć z góry tą część, zostawić tylko. Ha! Widzicie? Nawet trochę to działa w ten sposób. Taka prowizorka. Być może odsłoni nam to bardziej te literki. Dosyć ciekawe. Coś tam pokazało, ale jeszcze nie tak do końca, jakbym tego chciał, nie? Mamy 217. 5SC00G067 Made in Taiwan, jakoś tak. No prawie. No na pewno już lepiej BF, tak? BF Made in Taiwan. 217 5S może C00G067. No okej, okay, już nie będę wnikał w to dokładnie, jeszcze spróbujemy sobie tym takim fajnym długopisem z włóknem szklanym tutaj przetrzeć. Być może coś nam bardziej pokaże. Nie. O, no teraz. Ej, w ogóle odkryłem taki patent, że jak mamy słabo widoczne napisy na takim układzie i użyjecie takiego włókna szklanego, przetrzecie trochę te napisy, to widzicie, jak to pięknie wygląda? Już wiem nawet, dlaczego tak się dzieje. Po prostu jak skrobię tym, to ten cały pył wchodzi tam do środka i wtedy jakby wypełnia się ten napis, powodując to, że mogę sobie teraz odczytać bez problemu kod tej karty pamięci i to będzie 217.5SC00G0PZ. Popatrzcie się, PZ. Na pewno to jest tak.
217 SC00 G0PZ BE Made in Taiwan. Udało się rozszyfrować ten. To jest tak malutki napis, że sobie tego nawet nie wyobrażacie. Bardzo malusieńki. Dobra, to lecimy z drugą stroną. Zobaczymy, jak teraz pójdzie druga strona. A chodzi mi najbardziej o usunięcie tej tutaj warstwy, co jest właśnie pod spodem. Także zaczynamy zabawę. Zobaczymy, co się stanie po odsłonięciu tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to mi uda się jakoś odsłonić fajnie. Podejrzewam, że się doskrobię do ścieżek po prostu, które można by polutować. Dokładnie. Patrzcie. Już się pokazują pierwsze ścieżki. Jestem ciekawy, czy taką kartę można jakoś zrobić na niej durciarstwo, żeby ją naprawić. Chociaż wątpię, żeby to się opłacało tak robić. Widzicie? Patrzcie, jakie tu są w ogóle cieniutkie te ścieżki. Ja pierdzielę. To już jest w ogóle hardkorowa robota, żeby naprawiać takie karty, albo żeby odzyskiwać dane, nie? Tak, żeby odzyskiwać dane, to na pewno taką kartę byście musieli w taki sposób przygotować. Czyli dostać się tutaj pod spodem do ścieżek, żeby ewentualnie zrobić przyszczep jakiegoś tam urządzenia. Ja sobie oczyszczę ją całą za pomocą tego włókna szklanego. Jest genialne do takich rzeczy, jeżeli chodzi o. Teraz się tak zastanawiam, czy te firmy, które odzyskują dane, mają taki sposób na czyszczenie takich pól, żeby się dostać takim jakimś włóknem szklanym, czy używają może jakiegoś środka chemicznego, który usuwa tą warstwę tutaj, tą farbę. Ale co mogę powiedzieć o tym sposobie? No na pewno jest mega skuteczny i myślę, że nie uszkadza tutaj żadnych ścieżek. Po prostu te włókna są tak malutkie. Popatrzcie, już się doskrobałem do czegoś takiego. Pięknie, nie? Pięknie to widać. Karta microSD pod. Patrzcie, nawet tam mamy jakieś jeszcze C1 oznaczenie. No nie, no to jest w ogóle kosmos. Zobaczymy, co się stanie, jak ją całą odskrobię. Patrzcie. Tutaj jeden pad całkowicie jest, znaczy pad, odizolowany od reszty, co wygląda jak jakaś odkrywanie jakiejś mapy tajemniczej, mapy skarbów. Kurczę, myślę, że mi się. Zastanawiam się, na ile mi starczy ten. Na ile mi starczy dla takich zabaw te włókno szklane z tego. Ale dosyć chyba szybko się zużywa na takich elementach. Ale na szczęście wkłady są tanie, bo 6 zł kosztuje taki jeden wkład z włókna szklanego do tego długopisu. Także jak coś trzeba będzie, to podjedzie się do Gołtronika i kupi. No i patrzcie, mam już prawie, że wszystko zrobione. To teraz sobie polecimy z dokopaniem się już do tych tutaj pinów, które są na wejściu. I zaraz sobie zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Bo sam jestem ciekawy. Jeszcze troszeczkę się pobawię tutaj w szlifowanie.
Zastanawiam się, gdzie mógłby tutaj być jakiś błąd. Ja ją złamałem na pół, tak? Jeszcze druga strona jest. Jestem ciekawy, co jest po drugiej stronie. Tak naprawdę tego nie wiem. Także mamy jedną stronę już jakby zrobioną. I zobaczcie, jak to wygląda. Coś takiego. Więc teraz skupmy się na połączeniu tych pinów. Jak one idą tutaj od tej karty? Jak widzicie, pierwszy pin idzie tutaj do tego, do tej malutkiej ścieżki. Drugi pin idzie tu do tej. Trzeci jest połączony już z czymś większym. Tutaj z tym, z tymi. O kurde, trzeci to już jest taki bardziej rozległy, że powiem. Czwarty to jest cieniutka, idzie tu. Piąty idzie też gruba jakaś ta. Tutaj, tutaj, tu. Wow. Szósty też cienki, raz. Siódmy, dwa. I ósmy, trzy. Czyli te trzy tutaj kropeczki są raz, dwa, trzy. Ten jest czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Tak wygląda. Zastanawiam się, co to jest tutaj za pole, do czego ono służy. No i jak widzicie, mamy tutaj C1 jakiś. Jakbyśmy obrócili ją w normalny sposób, tak żeby było to czytelne. Zaraz sobie zobaczę. Widzicie? Oznaczenie C1. Na pewno to jest. I gdzie to idzie? Tu, tu i tu. To jest ciekawe, powiem wam szczerze. Bo C1 to może być albo ten, albo tutaj, albo ten. Ten, albo ten, tak? Te trzy tutaj, co są wokoło. Któryś jest C1. Także do czegoś to służy. Tutaj jest wszystko ok. Zresztą ja zaraz tą kartę włożę jeszcze raz do laptopa w celu, żeby zobaczyć, co się stanie po takim skrobaniu. Ok, dajcie mi chwileczkę, ja zrobię pauzę i włożę ją teraz do laptopa. Zobaczę, co się stanie z ciekawości. I wam powiem oczywiście. Ok, pokażę wam, co się dzieje po włożeniu tej karty microSD do portu USB przez adapter. Także włączam teraz zasilanie adaptera. I będziecie widzieć, jakie wyskakują komunikaty. Przed użyciem dysku znajdującego się w stacji dysków E musisz go sformatować. Formatuj dysk. Wykrywa tylko 30,6 MB. Rozpocznij. System Windows nie był w stanie dokończyć formatowania. Także tak wygląda uszkodzenie tego dysku. I teraz lecimy sobie z drugą stroną tego dysku, żeby zobaczyć, co się kryje po drugiej stronie. Być może uszkodzenie jest po drugiej stronie, a być może jest po prostu uszkodzony, tak zwyczajnie. Dobra, to teraz zeszlifujemy sobie tą stronę. Jestem ciekawy, czy w ogóle coś będzie po tej stronie. Zacznę sobie od tej strony. Tutaj to już nie wiem, bo tutaj to jest bardziej taki jakby plastik. Także być może tutaj, jakbym zastosował bardziej drastyczny sposób. Czyli usunięcie. Tej powierzchni najpierw. Takim nożykiem. Potem zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie w ogóle. Być może po drugiej stronie jest pod tym plastikiem cały chip od tej karty microSD. Nie wiem.
Zastanawiam się, czy nie przełamać jej w ogóle całkiem na pół i zobaczyć, co jest pomiędzy warstwami. Ale dobra, najpierw poskrobię trochę. Oj kurde, tym włóknem szklanym to tego bym nie zaskrobał, więc muszę mocno tutaj skrobać tym nożykiem. I podejrzewam, że do czegoś tam się pewnie zaraz dostaniemy. Tylko jestem ciekawy do czego. Bo coś czuję już jakieś takie wypusty. No, ciekawy jestem. W sumie to mógłbym wziąć mini szlifierkę i mini szlifierką się bym pobawił, ale nie chce mi się wyciągać tego wszystkiego, więc potraktujemy ją najpierw nożykiem. Kurde, długo już to tutaj skrobię i powiem wam, że trudno się do czegoś tam dokopać. Nie no, nie. Chyba. Ale muszę zobaczyć, co tam będzie pod spodem. Muszę do czegoś tam się dokopać. Bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Ja pierdzielę. Powiem wam, że masakra. Ciężko, tyle już skrobię. A tu jeszcze nic nie widać. Już tak na chama naciskam na tą kartę i to dosyć mocno. Czyli tutaj jednak by się lepiej przydała jakaś mini szlifierka, było o wiele szybciej. Tyle, że mniej dokładnie. Jezu, popatrzcie się. Ręka mnie już boli, powiem wam szczerze, od tego skrobania. A tu dalej nic nie ma. Żadnych tych. Nie, wiecie co ja robię? Ja ją przełamuję na pół. Nie mam siły tego robić. Także zobaczymy, co się stanie. Jak ją złamię po prostu na pół. Teraz zobaczmy sobie, jak wygląda struktura takiej karty. Więc cała jakby elektronika jest tutaj gdzieś pod spodem takiej karty. No i co by się stało, gdyby na takiej karcie było hasło do banku, na którym macie na koncie 2 miliardy dolarów. I oczywiście bez tego hasła nie dostaniecie się do waszych pieniędzy. No po tym, co teraz już tutaj zrobiłem, to już na pewno bym się nie dostał. Ale jak widać, to gdzieś bardziej jeszcze jest. No chyba cały chip umieszczony. Postaram się tutaj wbić jakoś. Widzicie, bo tu są ścieżki, tu są warstwy. Jest strasznie dużo warstw, które są połączone właśnie na górze tą całą taką miedzianą ścieżką. Takie ścieżki, one by były fajne do tego, no, do odratowania innych połączeń. Chyba. O, gdzieś poleciało już, dobra. Pofrunęło. Także jak widzicie, tak wygląda dysk microSD po rozwaleniu.
sumie nic ciekawego oprócz tej tutaj górnej powierzchni. I generalnie jest bardzo ciężko się dostać gdzieś tam jeszcze do środka, żeby to jeszcze bardziej rozwalić. O, na przykład, żeby gdzieś tutaj jeszcze to roztegować. No na pewno taka karta jest złożona z kilkunastu warstw, do których ciężko się w ogóle dostać. Bardzo ciężko. To jest taki filmik, mówię wam, typowo demolkowy. Jestem ciekawy, czy w ogóle coś takiego się komuś spodoba, że tak rozwaliłem taką kartę i pokazałem mniej więcej, jak to wygląda. Bo sam byłem ciekawy zresztą. Nigdy takiej karty nie rozwaliłem. No ale myślę, podsumuję to teraz tak. Myślę, że odzysk danych z takiej karty z całą pewnością wiąże się z tym, że trzeba ściągnąć tą tutaj górną powłokę, dostać się do tych tutaj właśnie różnych elementów. Przestudiować należy piny, które do czego są. I wtedy można ewentualnie gdzieś tutaj się lutować jakimiś drucikami, żeby spróbować móc odczytać zawartość tej pamięci, która jest na tej karcie. No to już taka wyższa szkoła jazdy, bo to nie są takie proste rzeczy. I to by było na tyle. Rozwałka karty microSD. 22 minuty. Wow. Pozdrawiam, trzymajcie się.